każdym razie wyrwałem całkiem mocowanie kamery, oczywiście gniazdo, oczywiście wtyczka jest wywalona też. Już zrobiło się niestety tak mało światła w listopadzie, że ciężko jest trafić. Ale dzisiaj mam nadzieję, że trafiłem i że ten vlog będzie w całości nagrany przeze mnie. A mianowicie dotarliśmy do takiej miejscówki marzenie, gdzie chciałem już polatać wiele razy przy dobrym świetle. I za każdym razem coś nie grało. Głównie czas. Pierwszy park zrobimy tutaj blisko samochodu, ale jest tu epicko. Jest rzeka, są fantastyczne brzozy, jest genialne światło. I myślę, że to będzie naprawdę super klimat. Zobaczcie zresztą sami, jak tu jest świetnie. Parę razy tutaj byłem, ale za późno, ale dzisiaj jestem w miarę 14:40, czyli przed zachodem słońca. Startujemy zaraz. Na pierwszy rzut weźmiemy Boba, a później polatam Awatą. I wszystko postaram się zrobić tutaj blisko, żeby nie tracić czasu na przemieszczanie się. Zwykle lubię takie wędrówki i chodzę sobie gdzieś dalej, ale dzisiaj po prostu nie ma opcji, nie ma warunków do tego. Mam nadzieję też, że nie zapomniałem czegoś, bo na mojej checkliście było kupę rzeczy, dwa komplety sprzętu i chyba wszystko wziąłem, oby przynajmniej. Aparatura ma, jest, gogle są, zasilanie do gogli też sprawdzałem, że działa. GoPro mam naładowane, a wszystko gra. Już sobie odpalę. Zaraz polecimy. Zobaczcie, jaka to jest przepiękna miejscówka. Jedna z ładniejszych, w których latałem ostatnio. GoPro ostatnio dostało trochę mocno podczas tego upadku i zagubienia. Mam stłuczony tylny ekran, ale nie szkodzi. Ja pierdzielę. Tutaj mamy też filtr Freewella stłuczony, ale optyka jest ok. Oprócz tego, że GoPro ma stłuczoną tylny wyświetlacz, co nie jest dla mnie wielką sprawą, bo on i tak służy do latania. Działa dobrze, wszystko gra. 38 minut na karcie pamięci starczy. Nie będę dzisiaj latał jakoś specjalnie akrobacyjnie, raczej stawiam się na taki cruising, może bardziej agresywny cruising pomiędzy konarami drzew, tymi brzozami, ale nic specjalnego. Klasyczna sesja widokowa, zwiedzanie, relaks pełen, znajdę jakąś fajną muzykę do tego i tyle. Nawet chyba nie będę komentował tutaj wam, może będę komentował po prostu po danym locie i to wszystko. GoPro jest w trybie nagrywania, czy w jakimś innym trybie, na przykład timelapsów, jest w trybie wideo teraz. Kąt taki jak teraz, filtra nie mam. Może byśmy dali 8 chociaż. Tak, od razu wygląda to lepiej. Freewell ND8. Leciało się całkiem nieźle, nie widziałem dokładnie wszystkiego. Utknąłem teraz na drzewie, ale nic wielkiego. Jestem chyba nawet dość nisko. Zaraz go znajdziemy, już nawet słyszę, gdzie jestem. Lata się w porządku. A dron wygląda tak. Słuchajcie, nie ma się co czarować, ale to jest ciężki dron. Może na pakietach lżejszych poszedłby trochę lepiej, ale 1800 mAh są nie najlżejsze. I faktycznie czuję taką inercję, czuję, że go znosi. Zrobimy jeszcze jeden lot, taki bardziej krajobrazowy, dłuższy. Zobaczymy, jak sprawuje się vista tutaj, jeżeli chodzi o zasięg. Mam nadzieję, że będzie git. Popatrzę tylko, jakie mam parametry ustawione, jeżeli chodzi o moc.
jak wygląda sytuacja. Latało się świetnie, naprawdę rewelacyjnie. Oczywiście można by troszeczkę lepiej, czyli pakiety troszeczkę lżejsze. Tak, to jest jedna rzecz. Lżejsze pakiety, a druga rzecz to potrzebuję jeszcze do radia uchwyt, bo mi się zepsuł. Nie mam smyczy w tej chwili, więc to przeszkadza. Jeszcze ze dwie takie drobne sprawy, ale ogólnie było ok. Ja oceniam ten lot tak może 8 na 10. Gdybyśmy byli tutaj też trochę wcześniej, bo znowu jestem za późno, żeby tutaj być tak o godzinie mniej więcej pół godziny wcześniej, to byłoby idealnie. Ale niestety, no tak to jest. Życie też niesie ze sobą różne scenariusze i nie zawsze da się być na miejscu o tej porze, o której by się chciało, a dni są teraz bardzo krótkie, bo tutaj można latać mniej więcej do godziny 15, później już jest wszystko zacienione, a dzisiaj przynajmniej te 20 minut polataliśmy w porządku. Spróbuję odpalić awatę, nie ma gwarancji, że coś z tego wyjdzie, ale kto wie, oby. Bardzo dobrze mi się leciało, dość daleko doleciałem, gdzieś jest jakieś 300-400 metrów i miałem mniej więcej 2 megabity na sekundę, więc już było mało. To co mogę powiedzieć, zaliczyłem tutaj crash na końcu i mam nadzieję, że to się nagrało. Kamera mi całkiem wyleciała, jeżeli chodzi o GoPro. Już pokażę, jak ona wygląda w tej chwili. Trzeba będzie pewnie ten plik reaktywować, ale powinien być ok. Zaraz to spróbuję zrobić. W każdym razie wyrwałem całkiem mocowanie kamery, oczywiście gniazdo, oczywiście wtyczka jest wywalona też, więc straty jak zwykle są w FPV, ale warto było, bo ten lot był naprawdę epicki. Zaraz zobaczymy, czy się zachował, przynajmniej część tego nagrania się zachowała i nie zgubiłem GoPro, nie, to jest ważne. Tak, repairing your file. Oj, długo reperuję, chyba był bardzo zniszczony. Gotowe. Wygląda na to, że się bardzo ładnie zachowało. Może troszeczkę za nisko miałem kąt, jeżeli chodzi o kamerę. Czyli za bardzo pochylona była do przodu, ale nie szkodzi. I tak wyciągniemy z tego dość sporo. Filtr zdjąłem, czyli ekspozycja jest ok. Ponad 10 minut ma ten klip. I to wygląda dobrze. Do czasu, kiedy nie wyrwałem całej kamery, wygląda to ok. Muszę zrobić, popracować trochę nad lepszym mocowaniem. Ale widać, że mamy przepiękne nagrania. Bardzo epickie, wspaniałe, dalekie loty, taki cruising o zachodzie słońca i o to chodziło.
Jest gitarka. Słuchajcie, no i to jest tyle, jeżeli chodzi o listopadowe loty. Wiadomo, jak to się wszystko odbywa. Jesteśmy mocno czasem tutaj ograniczeni, ale jak ktoś chce i trafi na warunki, to da radę zrobić całkiem ładną sesję. Ja z tej jestem zadowolony. To już była dzisiaj druga, bo wcześniej nagrywałem tutorial dotyczący aktualizacji Mavica 3, ale teraz przyjechałem się tak trochę wyciszyć tutaj na tą dolinkę i to jest przepięknie. Przyjadę tutaj jeszcze i obiecuję, że będę trochę wcześniej, natomiast jest genialnie. Muszę uruchomić też Nazgula, bo Bob jest mało zwrotny, a tutaj jednak bardziej zwrotny dron by mi się przydał. Jeszcze jakbym przyciął trochę tych drzew, tych gałęzi nad samym korytem rzeki, to byłoby naprawdę epicko. Chyba z Patrykiem tutaj zajrzymy. Patryk będzie już w środę. Trzymajcie się, dzięki za uwagę, wszystkiego dobrego, życzę i do zobaczenia w kolejnych. Na razie, pa!